Cześć, witam Was na moim kanale. Jako, że mamy już 9 lutego, zdecydowanie jest to już pora na ulubieńców stycznia. Uzbierało mi się parę rzeczy, także nie przedłużając, zapraszam wszystkich do oglądania dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi o produkty, mam 3 z kolorówki. Jeden produkt z pielęgnacji i jeden taki trochę pielęgnacyjny, trochę zdrowotny. Produktem z pielęgnacji, którego bardzo namiętnie używałam w zeszłym miesiącu, jak i w tym tak naprawdę, jest to aloesowa woda, którą kupiłam w naturze. Jest to Beauty Marrakesh, 100% naturalna aloesowa woda. Ja miałam ogromne problemy właśnie ze skórą po użyciu MediSkin Plus. Już nieraz o tym Wam wspominałam, także dobrze wiecie, że dostałam ten produkt z grudniowym pudełeczkiem Shiny Box i zrobił mi okropną krzywdę na twarzy, bardzo mnie wysuszył. Moja skóra wyglądała tragicznie, nie mogłam nic na nią nałożyć, piekła mnie, byłam cała czerwona, byłam strasznie podrażniona, mogłabym nawet to podpiąć pod poparzenia po prostu produktem. Szukałam pomocy we wszystkim i szczerze, to jest produkt, który tak naprawdę mi pomógł w zniwelowaniu tego wszystkiego. Wodę kupiłam, tak jak wspominałam, w drogerii Natura, za grosze tak naprawdę. Ogólnie tak, jeśli chodzi o skład, no to ma bardzo dobry skład, bo to tak naprawdę jest woda. Ogólnie ma bardzo długi termin przydatności, bo do 2021 roku. Oczywiście przywraca odpowiednie pH skóry. Ja tym spryskuję twarz przed makijażem, jak i już po zmyciu makijażu wieczorem. Bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o poranki, bo spryskuję tym twarz, kiedy tak naprawdę jestem jeszcze zaspana i od razu całkowicie inaczej się czuję. Czuję się odświeżona i gotowa na po prostu nowy dzień. Ona regeneruje naskórek, bardzo nawilża, ujędrnia skórę. Ona jest taka wspomagająca, jeśli chodzi o podrażnienia. Także idealna naprawdę sprawa za bardzo małe pieniądze. Także ją serdecznie polecam, jeśli Wam brakuje nawilżenia. Kolejny produkt, który bardzo często używam, chodzi mi tu o ten właśnie pielęgnacyjny i trochę zdrowotny. Są to nici dentystyczne z Oral-B Pro Expert Plus. Ja te nici kupiłam w Superfarmie. One mają 25 metrów. Są to nici, które są dosyć grube. Ja się bałam takich nici używać, bo szczerze mówiąc bałam się o dziąsła, że będą mi krwawić i tak dalej, że lepiej taką cienką, że te są za mocne do moich dziąseł, że ja mam za małe odległości między zębami, żeby w ogóle zmieścić taką nić, a naprawdę jest niesamowita i uwielbiam te nici. Dam Wam porównanie, jaką wcześniej używałam. Proformula z Desco Dental Plus 50 metrów. Oczywiście 50 metrów to jest, no jest różnica, bo tu jest 25 w tym Oral-B, ale słuchajcie, te nici z Tesco bardzo się przerywają. Wystarczy ich użyć właśnie między zębami i bardzo często one mi zostawały i musiałam je po prostu wydłubywać, co jest bardzo dużym po prostu problemem moim zdaniem, bo to nie jest miła sprawa. A jeśli chodzi właśnie o te Oral-B, one się w ogóle nie przerywają, są idealne po prostu i są właśnie zdecydowanie grubsze. Widzicie? To jest Oral-B nić, a to jest ta teskowa. Jest ogromna różnica. Jeśli używacie nici, lubicie używać nici, musicie używać nici i tak dalej, sprawdźcie sobie to z Oral-B, bo naprawdę fajna sprawa. Dla mnie są wydajne, ja nie mam z tym problemu. Jestem zdecydowanie zwolenniczką używania nici dentystycznych i nie wyobrażam sobie po prostu iść gdzieś publicznie, coś zjeść i nie mieć nici. To jak się już tego użyje, to później to jest takie zboczenie po prostu. No to co, przechodzimy do kolorówki. Zostały mi ostatnie 3 produkty, jeśli chodzi o ulubieńców. Słuchajcie, kolejnym ulubieńcem jest podkład, o którym wypowiadałam się średnio w momencie, kiedy miałam właśnie problemy skórne, ale kiedy już mi to wszystko tak naprawdę znikło, to jest mój ulubiony podkład, jaki chyba kiedykolwiek miałam. I nie mówię tutaj tylko o drogeryjnych podkładach, bo ogólnie jest po prostu niesamowity. Nie spodziewałam się, że drogeryjny podkład przypadnie mi tak do gustu. I mowa tutaj oczywiście o L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear i ja mam odcień 15 Porcelain. Najjaśniejszy odcień, bardzo trudno dostępny, jeśli chodzi o drogerię. Jego kupiłam na Kokolicie za dobre pieniądze, bo widziałam, że w Rossmanie on chyba kosztuje coś w granicach 70 zł, więc uważam, że to jest sporo, jeśli chodzi o drogeryjny podkład. Ale jeśli chodzi o ten podkład, moim zdaniem te pieniądze są warte tego podkładu. Ale moim zdaniem ten podkład jest wart tych pieniędzy. Także zdecydowanie go polecam. Ja mam skórę mieszaną, ze skłonnością bardziej do przesuszania niż do przetłuszczania. To jest podkład, który jest dla mnie idealny. Troszeczkę niestety jest zafajdany, ale nie miałam już go czasu dzisiaj czyścić przed filmem. Nie uwydatnia żadnych suchych skórek, nie ściera mi się, nie ciastkuje mi się. Ja oczywiście go nakładam Beauty Blenderem lub gąbeczką Blended, bo tylko ich używam, nie używam w ogóle pędzli, więc nie wiem, jak on współpracuje z pędzlem. Ale jeśli chodzi o gąbeczki,
No czat po prostu, utrzymuje mi się cały dzień, dla mnie jest idealny i nie wyobrażam sobie aktualnie bez niego po prostu życia. Jeśli chodzi o kolejnego ulubieńca, nie będzie to zaskoczeniem dla osób, które oglądały mój wcześniejszy filmik z makijażem, jest to pomadka z Huda Beauty. Ja mam odcień Sugar Mama. Czat, naprawdę jest czat. Ja ogólnie też jestem osobą, która bardzo lubi trzymać produkty w oryginalnych opakowaniach. Póki te kartoniki tak naprawdę mi się nie zniszczą i nie zepsują, każdy mój kosmetyk jest tak naprawdę włożony do takiego kartonu. Bo jeśli chodzi tak naprawdę o te droższe rzeczy, zdecydowanie bardziej o nie dbam. Nie wiem, czy każda kobieta tak ma. Po prostu też wiem, że na takie droższe kosmetyki trzeba sobie zapracować i nie jest to takie proste w życiu. Więc dla mnie to jest super sprawa i bardzo dobra pomadka. Jeśli chodzi o trwałość, trzyma mi się cały dzień tak naprawdę, czy to jestem w pracy, czy to jestem na zakupach, czy to jestem na mieście, gdziekolwiek. Ona mi się trzyma cały dzień. Nie mam problemu przy jedzeniu, nie mam problemu przy piciu. Właśnie jeśli chodzi o tłuste jedzenie, nie mam w ogóle problemu ze ścieraniem się jej, a jeśli już rzeczywiście ona się ściera, to ściera się od wewnątrz, czyli bardzo logicznie. Nie robi nam po prostu krzywdy. Pomadkę kupiłam oczywiście w Sephorze. Zamówiłam ją online, nie kupowałam jej stacjonarnie. Pokażę wam kolorek. Jest po prostu przepiękny, bo to jest taki bardzo ciepły nudziak. Niestety takie kolory cieplejsze pomadek, takie jak na przykład mam teraz na sobie, bądź właśnie ta z Hudej, rzucą dosyć mocno zęby. Ale no, ja się nie mogę oprzeć bez takich pomadek. Naprawdę zastanawiam się już nad kolejną, bo jestem zachwycona i konsystencją, i zapachem, bo pachnie przecudownie, przesłodko, ciasteczkowo. I tak naprawdę formułą, i tym, jak wygląda na ustach, i kolorem, i wszystkim, i po prostu czym tylko sobie wymyślę. Bo nie widzę, jak na razie, minusów, jeśli chodzi o tą pomadkę. I ostatni produkt, który jest moim ulubieńcem stycznia, nie jest tani. I to jest produkt, na którym bardzo długo się zastanawiałam, czy go kupić i spróbować, bo po pierwsze, tak jak wspominałam, nie jest tani, po drugie, mam bardzo dobre produkty, tak naprawdę tańsze. I się zastanawiałam, brać czy nie brać, ale stwierdziłam, że spróbuję. Mowa tutaj o pomadzie z Anastazji do brwi. I ta pomada kosztuje 100 zł. Dla mnie to jest dużo, jeśli chodzi o pomadę do brwi, bo ja głównie używałam pomad z Vibo i byłam strasznie z niej zadowolona i pomady z Freedom, z której też byłam niesamowicie zadowolona, ale stwierdziłam, że kurczę, coś mi w tych pomadach tak z czasem przestało pasować i do końca nie wiedziałam co i tak naprawdę Anastazja udowodniła mi, co tak naprawdę jest powodem, dla których te pomady mnie zaczęły denerwować. Słuchajcie, jeśli chodzi o tego ulubieńca, pomada, tak jak wspominałam, kosztuje 100 zł. Ja ją kupiłam na stronie Sephora online, zamówiłam sobie. Odcień mój to jest oczywiście blond. Na początku mojej przygody z malowaniem brwi tak naprawdę zaczęłam używać pomady z Freedom. Jest to oczywiście pomada, również blond. Ja ją zamówiłam chyba na Minty Shopie, jeśli się nie mylę. Później przerzuciłam się na Vibo, bo bardzo dużo osób mówiło, a spróbuj Vibo, lepsza od tej pierwszej mojej pomady. Więc myślałam, no dobra, nie jest droga, to spróbuję, no dlaczego nie? Ja nie wiedziałam, czy coś ze mną jest nie tak, czy tak naprawdę z tą pomadą coś jest nie tak. Na górze macie Vibo, na dole macie Freedom. I ja osobiście nie widzę w nich różnicy prawie w ogóle, jeśli chodzi o kolor. I pokażę wam Anastazję. Tutaj też, jeśli chodzi o te pomady i Anastazję, widać dosyć mocną różnicę, bo ja jej używam od dosyć niedawna, dlatego ona nie jest jeszcze tak zjechana w porównaniu do tych wyżej pomad. Ale słuchajcie, problem tkwi w kolorze. W kolorze pomady Vibo. Ja nie wiem, czy to jest kwestia felernego produktu, czy to jest kwestia tego, że po prostu ta pomada taka jest, ale ta pomada jest tak ciemna, że po prostu jest no za ciemna dla mnie. Mi ona kolorem przypomina brąz, a nie blond. A tak naprawdę każda z tych pomad to jest blond. Ja wam zrobię porównanie. Tu macie Anastazję. Teraz pokażę wam Freedom. Teraz pokażę wam Vibo. Widzicie to? To są całkowicie inne kolory po prostu. Ja w życiu tej z Vibo nie nazwałabym pomadą blond. Kompletnie. Mi się to w ogóle nie zgadza. Jeśli chodzi o porównanie do Anastazji, zdecydowanie wygrywa Freedom.
Zdecydowanie. Dzisiaj na brwiach akurat mam Anastazję i jestem bardzo zadowolona z tego koloru. Wiecie, wy też inaczej widzicie kolory, bo ja tak naprawdę tutaj z dwóch stron mam sztuczne światło. Całkowicie inaczej pada sztuczne światło i całkowicie inaczej wygląda sztuczne światło od światła dziennego, które tak naprawdę ciężko jest złapać teraz w zimie. Dużo się zmieni właśnie, kiedy przyjdzie nam wiosna, kiedy będzie więcej tego światła i kiedy to światło będzie dłużej w czasie dnia po prostu. Na razie muszę się posiłkować sztucznymi światłami, tak się cieszę, że w ogóle je mam, jak na początek mojej przygody z YouTube'em. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama oraz zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się ciepło. Cześć!